Dużo osób pisało, że chce to. Tak, będzie reaktor. Znaleźliśmy, wydawało nam się całkiem spoko zestaw, który można samodzielnie w jedno popołudnie mniej więcej złożyć. Link będzie w opisie. Stwierdziliśmy, że fajnie będzie jednak znaleźć coś takiego, co będzie można potem samemu sobie zrobić. I poczekajcie do końca odcinka, bo mamy dla was niespodziankę. Pierwsze wrażenie było fantastyczne, bo pudełko jest bardzo dobrze wykończone, poza jednym tam mankamentem z logotypem. Każda rzecz była zapakowana w woreczek z nadrukowanym Stark Industries, tematycznym właśnie reaktorem. Nawet taśmy mają pakowe. Tak, Star nawet Industries. Taśmy mają Stark Industries. Prezentacja 5. Pierwsze wrażenie, brawo. Ogólnie zestaw składa się z mnóstwa laserowo wyciętych części, które będziemy do siebie kleić. Głównie plastikowych. Jest kilka pierścieni po prostu metalowych, też tak. Metalowych. Więc tak, krok po kroku. Najpierw trzeba sobie rozłożyć chiński plan i chińskie znaczki. Dobrze, że są obrazki, tak trochę na IKEA trzeba to robić. Także jest dużo klejenia, przygotujcie się naprawdę na dużą ilość kropelki. I też na początku jest dość dużo ściągania tej folii, bo każda z tych części była zabezpieczona dodatkową naklejką, więc najpierw trzeba je wszystkie taką pościągać. No to trzeba kleić. To jest chyba największa wada póki co, jaką mamy z tym bo zestawem związaną. Bo można by było dużo rzeczy zrobić w zasadzie na zatrzask. No, na wcisk albo coś, bo klejenie, dużo niepotrzebnych rzeczy w sumie jest klejone, kiedy mogłoby być trochę inaczej rozwiązane. Zaczyna się w zasadzie od robienia tego plastikowego czarnego szkieletu. Do kółeczka dokleja się każdy z tych przęseł na przemian, jedno po drugim, mniejsze, większe. I co dalej? No mów. No to teraz klejamy to, dwójeczka. Tak. Ten główny element, który jest świecący, do niego trzeba nałożyć też takie plastiki, które potem będziemy wypełniać tym drutem miedzianym. Więc znowu, klejenie, tylko o tyle dobrze, że ten akrylowy, przeźroczysty plastik ma narysowane takie linie, więc wiadomo, gdzie mniej więcej przykleić te plastiki. Widzę, że one i tak są krzywo, ale przynajmniej dają jakiś pogląd. Co do jeszcze druta miedzianego, to w instrukcji widnieją chińskie znaczki i napis 15 cm. No i stwierdziliśmy, że widocznie chodzi o to, że po prostu w tym miejscu ma być 15 cm drucika. Ale 15 cm drucika okazało się tak krótkie, że wystarczyło może na dwa obroty. 15 cm na pewno nie, ale my odkryliśmy metodą prób i błędów, że 2 metry na jedno przęsło jest wystarczające. I potem i spokojnie wystarcza tego druta miedzianego, jeszcze nam zostało, bo zostaje się roleczka. Każdy oczywiście zaczynaliśmy kropelką kleju, nawijaliśmy i kończyliśmy też kleksem z kleju i aktywatorem, żeby to wszystko szybko zastygło. Okay. Aktywator jest bardzo, bo naprawdę jest dużo mniej zbawienny przy takiej ilości kropelki. Do tego wszystkiego dostajecie jeszcze takie trzy części, również wycięte tego akrylu. Są one takimi schodkami. Kleje się do płytki i te schodki służą jako podtrzymanie dla pierścieni metalowych. Trzeba mieć cierpliwość do schodków i trzeba ładnie sobie to wszystko poukładać. Następnie wkłada się te wszystkie pierścienie razem. Robi się taką kanapkę między panelem LED a innymi dyfuzorami, które potem nam rozpraszają to światło, jak się go włączy. Więc tam się odpowiednio, w odpowiednie dziurki wkłada śrubki i ściska się to do kupy. Potem do tych szponów, które są zrobione, wkładamy właśnie tą kanapkę. Ten moduł taki świetny. Są dwie śrubki, którymi skręcamy całość. Tyle. I potem naklejamy takie srebrne kółko wykończeniowe. Srebrne i czarne kółko. I jeszcze trzeba było naciąć jeden z elementów, który był wycięty laserowo, bo on obejmuje to żeberkowanie, które tutaj jest, więc trzeba je naciąć w jednym miejscu i on sobie robi taką takie ząbki. Wtedy te ząbki wchodzą w inne ząbki, różne ząbki. I właśnie o to nam chodziło, żeby więcej było takich elementów ząbkowych wchodzących w siebie, bo konstrukcyjnie to jest zawsze potem łatwiejsze do ogarnięcia, nawet z odrobiną kleju. Myślę, że wystarczyłoby też to, żeby otwory i rzeczy, które wchodzą do tych otworów, były po prostu troszkę bardziej do siebie dopasowane, bo jednak to wszystko było dość luźne i nawet jak się kleiło, łatwo było po prostu zostawić tą rzecz i ona przez grawitację by sobie tak. Aha, i właściwie chcieliśmy ten reaktor zrobić, ponieważ jak robiliśmy nasz pierwszy props z Ironmana, czyli hełm Mark 1, to do jednej ze scenek wykorzystaliśmy, tam widać, że jest
reaktor pod koszulką. Świeci się. I zrobiliśmy go wtedy bardzo szybko, na noc przed nagrywaniem, z papieru, niejednego. On sam w sobie jest odczepialny, dostajecie do tego kabelek z włącznikiem i końcówka ostateczna to jest USB, więc... Putadyn! Giveaway! Oddamy wam go, bo jest to chyba jedna z rzeczy, która najczęściej pojawiała się w komentarzach. I dlaczego nie zrobić wam tej przyjemności i po prostu nie darować wam? Święta są, nie? O, tak, są święta. My to nagrywamy, akurat jest Mikołaj dzisiaj, tak, 6 grudnia, nagrywamy po prostu, więc o, jak tak, fajnie. Mikołaj Kocho, miło, żeby było, to będzie prezent. Jeśli jesteście zainteresowani wzięciem udziału w takim giveawayu, to zwycięzcę naszego konkursu wyłonimy spośród osób oczywiście, które subskrybują kanał i napiszemy nam jakiś komentarz teraz, który na przykład wymyślimy co może napisać ktoś ten? Jezus. Jakby mi ktoś napisał taką historię, jak się wydarzyła w filmie, to dostałby reaktor. To powinniście opisać jedynka Iron Man, to zajebiste! Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Biorę. Żart. W stylu przychodzi baba do lekarza, ale z postaciami z Marvela, żeby był naprawdę śmieszny. Niech ktoś napisze żart w stylu co tego Starka. Tylko nie cytat z filmu. Oryginalny tekst. Albo napiszcie dziwne coś takiego, że Marvel style, Marvel uniwersum, ale u baba u lekarza. Albo żart w stylu co tego Starka. Albo ogólnie żart. Chcemy coś śmiesznego. Napiszcie żart. Nam śmieszne. Coś śmiesznego. Także szczegóły dodatkowe giveawaya będą też w opisie. Tak, żeby na święta pod choinkę, żeby był, więc pewnie jakoś tak tydzień przed świętami wybierzemy. Świętami wybierzemy i od razu skontaktujemy się z tą osobą i po prostu wyślemy. Będziesz miał lampkę pod choinkę. Zwykle zapraszamy was na nasz Instagram i do komentowania. Odbiór. Niech igrzyska rozpoczną się. Dobra, to ja wyłączę, nie? Zabił się. Co? Jak to się nie nagrywało?